Kieszonkowe dawać czy nie dawać? Dawać, drodzy Państwo, zdecydowanie dawać. Oczywiście nie ma sensu myślenie o kieszonkowym w związku z dwulatkiem czy z trzylatkiem. Dziecko musi posiąść podstawowe sprawności liczenia. Myślę, że wraz z pójściem do szkoły, czyli 6-7 lat, wtedy warto zacząć kieszonkowe dawać. Ale uwaga, uwaga, to ma działać tak jak pensja. A nie jak premia za wyjątkowe zachowania. A zatem, w odniesieniu do takich dzieci wczesnoszkolnych, rekomenduję co tydzień, a nie co miesiąc, przeznaczać. Kwotę kilku złotych. Oczywiście, ile dokładnie to musimy uzależnić od naszej sytuacji finansowej, ale także od sytuacji finansowej innych dzieci, rówieśników naszego dziecka. To może być 5 zł w tygodniu, jak nas stać, możemy zaszaleć i możemy dawać 10 zł, ale to raczej nie powinny być większe kwoty. I jak mówię, to jest coś, co działa jak pensja. To nie jest nagroda za dobre zachowanie dziecka. To jest kwota pieniędzy, którą dziecko rządzi samo, jak postanowi wydać ją na lizaki dla połowy podwórka pierwszego dnia. Proszę bardzo, to jest decyzja dziecka, byleby przestrzegać tego, że do końca tygodnia. Nie ma dodatkowego zasilania dziecięcych funduszy. Trudno, żeby osiemnastolatek dysponował sumą 5 zł w tygodniu, bo to mu naprawdę na nic nie, nie wystarczy. Oczywiste jest, że w miarę rośnięcia dziecka, zyskiwania coraz większej samodzielności i spędzania większej ilości czasu samodzielnie poza domem, ta kwota kieszonkowego powinna rosnąć. Zawsze musi to być uzależnione od tego, na ile rodziców stać. Ale proszę Państwa, nawet jeśli nie mamy wyraźnych ograniczeń finansowych, to naprawdę nie powinna być kwota rzędu 500 czy 800 zł miesięcznie, bo starszemu wypłacamy już miesięcznie, bo takie kwoty są demoralizujące. Myślę, że nie powinno to przekraczać. 100 zł, 200 zł miesięcznie. Możemy pomyśleć czujnie, żeby wykorzystując kieszonkowe jako narzędzie, wciągać dziecko w nawyk oszczędzania. Czyli na przykład sugerować dziecko, że może byłoby dobrze, żeby z każdego kieszonkowego, no nie wiem, 10 czy 15 procent od razu odkładało, a jeśli ta suma będzie rosła, to my na przykład po pewnym czasie dokładamy jako premię drugie, drugie tyle.